samoobsługa podczas tankowania autogazu rozbudza wiele emocji. O zmianę przepisów od lat postulują organizacje branżowe i właściciele stacji paliw. Swoje spostrzeżenia mają także kierowcy tankujący autogaz. Bardzo długo czeka się czasami na obsługę, bo nie można samemu tankować, naciska się dzwonek i obsługa robi wszystko, tylko nie zajmuje się tankowaniem. Samoobsługa LPG to jest postulat branży, który od dawna był nam komunikowany. Istotnie myśmy się już umówili na pewne zmiany. Tankowanie, samo tankowanie LPG jest bardzo proste. Tak naprawdę ono za sobą nie niesie żadnych dużych niebezpieczeństw. Zakładam, że do końca tego roku bądź niewiele później, na początku przyszłego roku, samoobsługa LPG w Polsce będzie dopuszczona. W ocenie ministerstwa nowe przepisy nie wpłyną na stan zatrudnienia, a samodzielne tankowanie autogazu nie oznacza, że kierowcy zostaną pozbawieni pomocy. W każdej sytuacji na żądanie klienta pracownik stacji będzie musiał go obsłużyć. Jeśli ktoś będzie chciał, aby na jego stacji paliw wciąż osoba, która napełnia LPG, pracowała i była cały czas na miejscu, będzie mógł to utrzymać. Absolutnie chcemy dać możliwość, a nie obowiązek dla przedsiębiorców. No moim zdaniem jest to mądre i rozsądne. No będzie można spokojnie podjechać, zatankować. No skoro w innych krajach to się powiodło, więc myślę, że u nas też jest do przeskoczenia. Nie będzie taniej ani lepiej. Tak jak było na pewno. Każdy jak zatankuje gaz, to ma tą świadomość, że musi odłączyć i nie odjedzie tak jak ostatnio bywało, że odjeżdżał z wężem, jak był pracownik tankował. Ostatnio tankowałem sam i nie było problemu żadnych. Samoobsługa na stacji autogazu nie zmieni jednego. LPG pozostaje najtańszym paliwem na rynku.